Cześć, z tej strony Konrad, ekipa Xtreme Hardware. Dzisiejszy materiał poświęcony będzie Ryzenom 3900X oraz nadchodzącym 3950X, a powiem szczerze, że jest na co czekać. No naprawdę nie spodziewałem się, że Ryzeny z trzeciej generacji Ryzen 3000 będą tak dobrymi procesorami. Natomiast zanim przejdziemy do materiału, gdzie omówię parę kwestii, później w dalszej części pokażę Wam, jak radzi sobie 7920X z renderowaniem w 4K i w tym samym czasie z graniem akurat w Assassin's Creed Odyssey. Wszystko czeka już na pasku. Temperatury procka, ok, użycie niewielkie. W tym momencie procek podkręcony na 4,8 GHz na wszystkich rdzeniach. Jeśli chodzi o mesh, o momencik, bo tutaj, ok, mem na 3000, memki efektywnego traktowania 3800, cel 1717 38667 1T, czyli Common Rate T1, TRFC akurat wysokie, ale sprawdzam stabilność w paru kwestiach i generalnie będę zbijał na 374. Ten parametr naprawdę daje też kopa wydajnościowego, także warto się tym pobawić. Ok, Rampage Omega Extreme. Lecimy z tematem, przechodzimy do rzeczy. Na początek posiłkuję się materiałem Blacka, który naprawdę zrobił świetną robotę, porównał 3900X do 7920X. Obydwa procesory podkręcone do wartości 4,4 GHz na wszystkich rdzeniach. Tutaj akurat Blacku nie kręcił mesh, no ale nie ma to większego znaczenia. Akurat w wypadku tego, co tematów, które będziemy poruszać. Dobra, puszczamy wstęp. Nazywał szybkość eksportowania materiału wideo. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na testy, a później na podsumowanie. Okej, okay. Dobra, co możemy zobaczyć? Jak Jarek pokazał, 7920X, w tym wypadku procesor po prawej, wydajność wielowątkowa 6750 punktów, jednowątkowa 454 i jego bezpośredni konkurent 3900X, wydajność wielowątkowa 7750 punktów, jednowątkowa 507. Procesory zegar w zegar, także przewaga tyle samo jajowego, że tak to określę, procesora ze stajni AMD nad Intelem, który jest naprawdę szybkim prockiem w tym wypadku, nawet na 4,4 GHz, bardzo miło zaskakuje. Jestem pod wrażeniem, szczerze przyznam, jest pięknie. Natomiast to, co jest bardzo istotne, Ryzeny mają praktycznie zerowy potencjał OC. Ja co prawda 3900X oraz nadchodzącego 3950X testował będę na mocarnym chłodzeniu, albo inaczej. Troszkę się zapędziłem, bo o mocarnym chłodzeniu to chciałem dopiero powiedzieć. Ja testował będę na Bridgetable, który ma około wydajność, jest w stanie rozproszyć około 3 kW ciepła. Także spokojnie wystarcza taka, że tak powiem, stacja chłodząca, którą jest nasz Bridgetable, jeżeli chodzi o Xtreme Hardware. Natomiast planujemy zbudować, a w zasadzie już budujemy przenośną stację chłodzącą, którą nazywamy Mothership. Ona jest w stanie rozproszyć około 7 kW ciepła, także no naprawdę do standardowych IO nie ma co tego porównywać, ale będę też tworzyć materiał o IO versus LC, o tym opowiem później, jak to generalnie wygląda. Dobra, wracając do tematu procków. Ja tutaj pokażę jeden z wyników, który akurat no, bawiłem się, chciałem sobie tutaj powbijać troszkę ciekawych rzeczy, no a 7920X i też sprawdzić, czego potrzebuję, żeby łyknąć Ryzena 3900X. Tak jak widzimy 7750 punktów 4,4 GHz na Ryzenie, 7598 punktów na 7920X, którego, uwaga, podkręciłem na 8 rdzeniach, jak widzimy tutaj po prawej w HWinfo, do wartości 5 GHz, 4 rdzenie, wartość 4,9 GHz. Manualnie wbijałem dla każdego rdzenia napięcie. Troszkę mi zajęło, że tak powiem, wybadanie, który rdzeń jak się zachowuje, jakich, powiedzmy, jakie ma tolerancje napięć, z czym dobrze mu się, że tak powiem, współpracuje, a z czym gorzej. No i troszkę to zajęło, będę jeszcze szlifował ten wynik, gdyż chcę z piątego miejsca wskoczyć na drugie, jestem w stanie to zrobić i... A w sumie w dalszej części materiału, jak skończę to, co planuję Wam pokazać, to postaram się przebić ten wynik. Zobaczymy, czy mi się uda, czy nie. Właśnie w tym momencie mi wpadło, co mogę zrobić, żeby to ogarnąć. Ale to później, jak będziemy się bawić, zrobimy. No i okej. Procek, tutaj mesh 30, czyli 3000, memki 3800, cel 1717 38T1, TRFC 667, docelowo planuję na 374 zjechać, żeby tutaj to miało wszystko
lepszą jeszcze wydajność, zobaczymy, czy się uda. Będę się tym procesorem jeszcze bawił. Temperatury w Zenbenchu to generalnie było po długich sesjach. Przy wysokich naprawdę napięciach nie są jakoś bardzo wysokie. Tutaj zapraszam do delidowania procków u Adama. Xtreme Delete, czyli nasz kumpel Adam, który jest członkiem Xtreme Hardware od Delidów, robi rewelacyjną robotę mojego prywatnego procka. W Gantritorze też delidował, tego procka tutaj delidował. Temperatury są w momencie, kiedy wszystkie rdzenie są synchronizowane, mają te same wartości w taktowaniach, to temperatury różnią się po 2-3 stopnie. No, delid, rewelka i nawet przy tak wysokich napięciach, nawet w rzędu 1,45V, to jest bardzo wysokie napięcie na Skylake X, procek nie przekraczał mniej więcej 97 stopni na poszczególnych rdzeniach. Także no, delit Adama robi fascynującą robotę. Ok, teraz tak. Co jest istotnym dalszym elementem? Zobaczmy, jak sobie radzi tutaj w dalszym benchmarku każdy z tych procesów. Testy zaczynamy od Cinebench R20. Tutaj Ryzen 9 bezapelacyjny wygrywa z Intelem zarówno w wydajności pojedynczego rdzenia, jak i wielowątkowości. Odpowiednio o 12 i 15%. Kolejny. No i dobra, mamy Cinebencha R15. Blacku bardzo ciekawie też podsumował tamten temat 20. No i co widzimy? Ryzen 3142 punkty w multi, Intel 2800 w multi i w single core mamy 192 na Intelu, 203 na Ryzenie. Także no tutaj zegar w zegar cały czas ten Ryzen prowadzi. Dobra, sprawdźmy, czy ja mam generalnie na... Chyba nie mam na cholera... Na 7920X nie mam absolutnie Cinebencha 5, znaczy 15, dobra, wrócimy. A te bencze wam tam pokażę później. Natomiast okej, sprawdźmy w takim razie wydajność 7960X na przykładzie procka Piotrka. Pozdrawiam cię serdecznie, Piotrek. Piotrek mi dzisiaj nagrał wiadomość, że po obejrzeniu materiału o ocena X299, tego materiału rozszerzonej wersji, zwiększyła mu się wydajność, spadły temperatury OC. O, widzę, że na 1.1.5 zjechał, także bardzo ładnie to wygląda. Ok, 7960X, wartość, co tutaj Piotrek zrobił, 4,5 GHz na 16 rdzeniach, mesh 3100, męki 3800, 16, 16, 36, 6, szatańska liczba, TRFC, 1T, Common Trade. Naprawdę fajnie, bardzo wydajny procek, świetnie, Piotrku. A jak wygląda konfig Piotrka, od razu pokażę. Tutaj Tomek, z którym współpracujemy w kwestii robienia hardtubów, zrobił piękną robotę też. Zobaczcie, no, piękny konfig. Rampage XM6 z monoblokiem, 2 razy RTX 2080 Ti, Thermal Take Tower 900, także no naprawdę fajny konfig, bardzo wydajna machina. Można się nią naprawdę nacieszyć. Ok, dobra. Sprawdzamy wynik dla 7960X, też na tu akurat 4,6 GHz. Zobaczmy, czy to się mniej więcej pokrywa z Piotrkowym. Ja teraz 7960X u siebie nie mam. Tu mamy Cinebencha R20 z kolei. Aha, ok, R20, myślałem, że 15, także no tak się zdziwiłem. Także tak, jeśli chodzi o R... Dobrze, tutaj wyrzucę to, co mi nie będzie, żeby mi nie wadziło. Dobra, 9571 punktów. Jakie taktowanie dokładnie? Co my tu widzimy? Napięcie, dobra, 4,6, mesh, cholera, dziwna rzecz jakaś w ogóle, nielogiczna. No dobra, ok. Zjechał nisko, bardzo. Z meszem, albo akurat może to być też anomalia w niektórych wersjach. Tu nie widzę akurat, jaka to jest wersja CPU-Z, bo tak to można by było wywnioskować, że to jest anomalia. No to się zdarza. A tutaj konfig do benchowania 780 Ti, jeszcze widzę, bardzo fajna karta klimatyczna. Ok, 7598 punktów na 7920X, także te 9000 z kawałkiem na 7960X jest ok. Wejdźmy w Cinebenchu na 7980X, to jest mój własny wynik, 11048 punktów, akurat jeszcze robiony na Omedze wcześniejszej, procek przed Delidem w ogóle jeszcze, 7980X, ta sztuka, którą mam we własnym kompie, tam po paru miesiącach Delida trzeba było robić, bo po prostu pasta wyschła, chciałem zobaczyć, ile procek wytrzyma, pasta wyschła, no i po kilku miesiącach używania procesora temperatury wzrosły około 30 stopni, więc też Adam mi uratował tutaj sytuację.
No ale wynik był niezły. 1,23 V to jest procyk Select, także teraz jak skończę serię testów, planuję nim się naprawdę mocno pobawić w moim kompie i powbijać wyższe wyniki. Zawojować tam trochę na Havubocie, bo dopiero niedawno się zarejestrowałem generalnie. Także się bawię troszkę. Lepiej późno niż wcale, no trzeba Polskę reprezentować. Dobra. Tam memki, mesh i tak dalej, tutaj wszystko widzicie. 11 048 punktów. Okej, okay, dobra, czyli czego można by się spodziewać po Ryzenie 3950X? Myślę, że przy 4,4 GHz spokojnie 10 200 punktów może mieć, patrząc na wydajność 7160X. Także naprawdę nieźle. Bardzo nieźle, biorąc pod uwagę, kurczę, nieźle, fenomenalnie, biorąc pod uwagę ceny tych procesorów i to, że no, Ryzeny po prostu ładnie tutaj wleciały z tematem. Wiadomo, jeżeli chodzi o konfigurację multi-GPU, dużo różno innych zastosowań, jak opcje na zasadzie każda chwila w czasie renderingu się liczą, nadal topowe i dziewiątki będą lepszym wyborem, po prostu szybszym, tak? No, dla tych osób, dla których tutaj powiedzmy koszta się zwracają w czasie pracy, bo to też jest bardzo ważne, że więcej się inwestuje, ale szybciej się powiedzmy pieniądz zwraca, bo czas to pieniądz i to w wypadku takich procków, no, no wiem po sobie, świetnie się sprawdza i no, zarabiają na siebie, tak? Nie ma co ich brać tylko i wyłącznie do gier. Natomiast nie zmienia to faktu, że nowe Ryzeny są bardzo udane. I jestem ciekaw, co pokaże HEDT AMD. Dobra, zanim polecimy do dalszej części materiałów, pokażę Wam parę ciekawych wyniczków. Tak wygląda w tym momencie konfig, przy którym pracuję akurat, na którym te materiały nagrywam. Rampage Extreme Omega, Poseidon GTX 1080 Ti. Tu akurat nieco inaczej LEDami kolorystycznie. No, prezentuje się to całkiem przyjemnie. Tutaj akurat na też Omedze, ale z RTX-em 2080 Ti akurat, 7980X-e, też zdjęcia, no te sprzęty mają swoją duszę taką, to też lubię je podziwiać, jakby nie patrzeć, to jest taki element zajawki i człowiek, jak się pasjonuje, to lubi. Dobra, tutaj w Geekbenchu 4 udało mi się wbić rekord akurat na 7920X globalnie, także jest nieźle. No widać, Multi 53771, single 6287. A jak ja tutaj tego procka traktowałem? Aha, 4,9 GHz na wszystkich 12 rdzeniach, 3000 mesh, memki 3800 troszkę. Ok, tutaj się timingami pobawiłem. Temperatury w normie, jest ok. Dobra. No miły wyniczek, 303 na świecie, no fajnie, fajnie, cieszy to. Też tutaj ta sama platforma, jak widać. Tutaj... O, akurat, a co to? Firestrike Extreme, tak? To jakiś wyniczek starszy. Aha, na 2x2080 Ti, akurat na Gantritorze. Też będę te wyniki przebijać. A tutaj drugi akurat na świecie. Nie, przepraszam, dziewiąty na świecie. Drugi akurat, drugi z dwóch, jeśli chodzi o 4 Titany XP, także nic ciekawego, ale dziewiąty globalnie. No to jest fajny akurat wyniczek. Pierwszy Michał Wobożil, Extreme Addict, nasz kolega. Bardzo fajny wynik, widać, co skurczybyk już tam na azocie poleciał. No oczywiście, no. No Michał, no to się nie pierniczy, jakby nie patrzeć. O, proszę bardzo. No. Zimno. No takie też materiały, jeżeli byście chcieli zobaczyć azotowanie, no to dajcie znać, będziemy takie materiały dla Was robić. Jakie zegary? Kurczę, było solidnie, GPU. No okej. Okej. Naprawdę ładnie to poleciało. Elite League. No, pięknie. Bardzo ładnie. Dobra, gdzie te wyniki na kartach? No nie pokazuje mi tutaj, ok, busta, mniejsza o to. Dobra, lecimy dalej, tutaj na 2080 Ti TimeSpy Extreme, wyniczek jakiś tam, no ludzko też będzie trzeba przebić, no tutaj znowu Gantritor. Dobra, lećmy teraz do materiału o renderowaniu, rendering w 4K i równoczesne granie. Odpalmy, niech sobie Poseidon, który się grzeje, nie świruje. Zobaczymy, jak w ogóle lata na 7920X. Tutaj akurat wyłączyłem akcelerację CUDA, tak żeby
wszystko poszło na procka. No i lecimy z tematem. Zobaczymy temperatury. No ładne obciążenie. Karta, ok, jest, no zaraz zobaczymy. A, nie shot. Odpalamy grę. Ustawienia maksymalne, 1080 Ti. Pobór 234. Ok, pobór teraz nie ma buga. Zobaczmy w ogóle, ile to będzie się renderować ten materialik. 32 minuty, tak? No zobaczymy w takim razie. Myślę, że nie będę całego, później sobie ten rendering dokończę, albo po prostu pogram trochę i w tle niech się renderuje, bo nie ma jakby co przedłużać, tak? No, gorzej to chodzi niż na 7950X, ale tragedii nie ma, biorąc pod uwagę, że procek cały czas w użyciu na maksa. Zaraz moment, zobaczymy, jak jest na karcie. W momencie, jak jest w tle. A, muszę zabytować. Użycie GPU, a, marginalne, dobra, no to jest Assassin, ok. Niech się tam renderuje, na spokojnie. Co by tu zrobić? Polecimy sobie na Questa. No, troszkę odczuwam, można powiedzieć, stuter. No jest zauważalnie gorzej niż na 7980X. No jest to jednak różnica, jakby nie patrzeć, 6 rdzeni, no i 12 wątków, także ogromna. Na 7980X mogłem w 100% bezproblemowo sobie pograć. Z tym, że jedna bardzo istotna rzecz, trochę nieuczciwa. Przecież tam było 2080 Ti. Jedno zaprzęgnięte do grania, a drugie jako lekki wspomagacz do renderowania. Także akurat można w ten sposób też wykorzystać konfigi multi-GPU, gdzie SLI tak jak akurat w Assassinie nie działa. Chyba się władowałem w jakiegoś rzeźnika, kurczę, który mnie... 66, nie, no dobra. Skoncentrujmy się. Nie, ale przyznam, że naprawdę procek sobie ładnie radzi. Niskie ma temperatury i tak. No też wiadomo, Assassin swoje wymaga... Cholera, ale spodniczyłem. No dobra. Niech się renderuje, ja sobie wczytam save'a. Szlak mnie trafił, 37 minut, upłynęło 2. No troszkę tutaj będzie roboty, jakby nie patrzeć, temperaturki. A w ogóle przy okazji zobaczymy, jak sekcja zasilania, jakie ma temperatury na Omedze. A i Suit dobrze sobie z tym radzi akurat, nieźle pokazuje. To się zaraz aktualizuje, powinno skoczyć, no 53 stopnie. No nie, no pięknie. Renderuje się procek, renderuje się materiał, procek ma co robić. Także no widzicie, można grać i na takich sprzętach też sobie i renderować, także no bardzo ciekawie. Taki sam materiał w ogóle zrobię na 3900X, jak i na każdym procesorze teraz wielowątkowym będę właśnie renderował materiały i grał. Natomiast prośba do Was, napiszcie w komentarzach, w jakich grach chcielibyście takie materiały widzieć, w jakich też konfiguracjach. No, jest robić fajna zabawa, to przy okazji to ogarnę. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie, polecę do Questa. Jak się ten materiał tam renderuje w międzyczasie. O! Dobra, zobaczmy co ja, bo temu skurczy bykowi nie ma co darować. Co by mu to lepiej wywalić, okej. Okay. No dobra. Trochę spierniczyłem temat wtedy. Pozwólcie, że się odegram. Dobra. Strasznie twardy bydlak, muszę przyznać. Trochę jak walka Ryzena 3900X versus 7920X, trzeba przyznać. Wyrównana w dużej mierze. Tak swoją drogą, jestem osobiście bardzo ciekaw nadchodzącego HDT AMD. Bo jeżeli te procesory tak pozytywnie zaskoczą, tak samo jak mainstream na X570, to naprawdę jest na co czekać. Także też oczywiście takie rozwiązanie, jak się pojawi, a jestem przekonany, że będzie, prędzej czy później, przetestujemy i może zagości dłużej. Kurde, co za szaleniec. A, dobra. Wiem, co powinienem zrobić. Ciągle zapominam ten... A, taki mocniejszy cios. Zaraz, jak się nazywa ta umiejętność? Naładowany ciężki atak, ok. O kurde. Dobra, użyjemy furii. Nie no, strasznie twardy typ. Trzeba go w takim...
Toyota. Chciałem powiedzieć, że zwerbuję go na pokład, ale no się nie udało niestety. Ale walczył dobrze. Zobaczmy, kim był jego mość, bo naprawdę... Aha, plecami odwrócony, plamista skóra, blada twarz, zamglone oczy. Niektórzy mówili, że Sabyllos, zwany tkaczem, to chodzący trup, który zostawia za sobą stosy drżących, konających ciał. No, trupem on jest na ten moment, natomiast facet daje radę walcząc. No, jeszcze 35 minut. No okej, okay, popływamy może sobie chwilę. Albo... Tak, bo może no nie każdy gra w Asasyna, wiadomo, to nie chcę wam spoilować. Dobra, tego gościa nie ruszamy. Dobra, zrobię jeszcze tą lokację. Zobaczę, co tutaj się znajduje. I wrócę do dalszej części materiału. W sumie może zrobię coś takiego, że podzielę go na dodatkową część, albo inaczej. Bo miałem w planach zrobić coś takiego, że pokażę wam na przykładzie kustomowego chodzenia korsarza. Jakiś fajny zestaw, jak można złożyć na custom LC. Ale w sumie taki materiał zrobię kiedy indziej. Tutaj mam dzisiaj dużo testów jeszcze przed sobą do zrobienia. A szczerze mówiąc, chciałbym też wcześniej spać trochę. Bo ostatnio roboty tyle, że no nie sypiam. Także trzeba by coś zadziałać. I wrócę do was później z materiałem, gdzie będę starał się przeskoczyć tamten wynik w Sandbenchu, który pokazywałem, Sandbench R20 na 79-20X, tak żeby wbić wyższą pozycję w rankingu. Dostępny podbój. O! To może być fajne. Dostępny podbój, gdzie mamy podboje? Aha, przy wychodzeniu do menu się czasem jakaś dziwna rzecz dzieje. Na najnowszych sterach NVD, także coś tam jest z przechodzeniem między oknem a... Nie sklep, cholera. Między oknem a trybem pełnoekranowym. Nie, no jest ok. 35 minut. Tak, no to też jest istotne, że czas renderingu się wydłuża w momencie, kiedy sobie gram. Lekkie szarpanie czuję, co zresztą widać po frame time po lewej stronie. Zwracajcie uwagę zawsze na frame time, jak patrzycie na testy, gracie na przykład, bo to jest bardzo istotne w aspekcie testowania procesorów. Dlatego, że w momencie, kiedy na przykład frame time jest taki jak tutaj, pokażę myszką, od tego renderowania, no mocno poszarpany, no to mamy stutter, tak? Także często widać to w grach, na przykład na Ryzenach 2700X, często można było przy testach versus 8700K czy 9700K zobaczyć, że na Intelach było gładziutko, na Ryzenach było szarpanie. To bardzo przeszkadza w graniu. Bierzcie to pod uwagę. Dobra, walniemy sobie podbój. Eagle Bear, I heard you have a fearsome ship with a crew to match. Maybe you'd consider helping Sparta put a... W ateńskiej flocie zawsze. Sparta has my ship and my crew. Let's show those filthy Athenians the wrath. O, kurczę. Kurczę. Nie grałem jeszcze, moment, napiję się wody, ale nie grałem jeszcze w ogóle w podboje na oceanie. W Asasynie. Nie wiedziałem, szczerze powiem, że są. Nie no, to zajarałem się. Dobra, jak ten render? Dawaj, skurczę synu. No, temperaturki niezłe. Dobra, przy okazji zobaczmy, czy zbijało. Aha, przestraszyłem się, że mimo wyłączenia limitów TDP, patrzę, zbiło mi zegary, ale nie, to jest tak samo jak parcie tutaj pokazało maksymalny przeskok, podobne wartości, także to jest taka anomalia w HW Info. Można sobie też na bieżąco sprawdzać taktowanie procesora CPU-Z. No, widać troszkę te zegary się poruszają, to jest zależne od BLCK i tak dalej, można powiedzieć, żyje swoim życiem troszkę. VRM 56 stopni, cały czas na omedze. No. Pobór platformy na ten moment z graniem. Akurat, kurczę, nie mam miernika podpiętego, ale to już powiem z doświadczenia. Około 650-702. O nie! O nie! No, władowałem się trochę, powiem wam szczerze. Zobaczymy w takim razie. Spartanska Tirema. Dobra, zajmę się... Który to jest poziom w ogóle? Bo to, no, miałbym się czym zajmować. 41. Nie no, taka łódka mi przypierdzieliła i po okręcie. No to się troszkę z motyką na słońce porwałem, przyznam. No dobra. Walczymy do końca. Ale powiem szczerze, że się zajarałem.
Nie wiedziałem, że są to takie w ogóle opcje w tej grze. Jestem absolutnie na tak. Niech mnie tylko szlak trafi. Czy ja mu cokolwiek robię? Skrobanie. Lekkie skrobanie. Chociaż powiem szczerze, że po dłuższej walce byłoby to do zrobienia. Wkręciłem się. Lubię takie klimaty. Muszę odpłynąć. No, nieźle. No, załatwili mnie tutaj. Jakby nie patrzeć, dobra. Procek sobie cały czas renderuje. No, nie będę robił tego materiału nie wiadomo jak długiego, bo wiadomo, też bez sensu, tak, żebym grał tutaj jeszcze dodatkowo pół godziny. O. Aha, no tutaj fajnie się ludzie pytają. Dobra. Okej, wróćmy na moment do grania. Swoją drogą też ciekawi mnie to, jakie byście chcieli materiały kolejne widzieć tutaj na kanale, bo no wiadomo, jak się gra, rozmawia się naraz o czymś i tak dalej, no to jednak gdzieś te wątki uciekają i ciężko się skoncentrować na jednym temacie, tak jak robi się to w materiałach recenzyjnych typowo, czy w materiałach, gdzie pokazujemy różne sprzęty. Natomiast chciałbym, żebyście też pisali w komentarzach, jakie byście materiały chcieli widzieć częściej. Tak swoją drogą będziemy również składali teraz zestawy na Ryzenach 3900X i jak wyjdą tylko 16-rdzeniowe procki, to również będziemy się tym bawić. Od razu Wam zapowiadam, że planuję zrobić testy dwóch RTX-ów 2080 Super albo Ti na 3900X, 9900K oraz 7920X. Jestem bardzo ciekaw, jak sobie właśnie z SLI-em 3900X poradzi. Planuję też materiał z Threadripperem 2992X. Przyjechał do mnie dzisiaj akurat prywatnie kupowany, no prywatnie przeze mnie, X399 Zenith Extreme. Miała ta płyta iść do projektu, który planowaliśmy zrobić dodatkowych stacji renderujących dla nas samych. Natomiast no, na ten moment ten projekt się przeciągnie, ale prawdopodobnie 3DPR też będę testować. Bo no, raczej na pewno, bo sobie nie mogę odpuścić, tak? Także dobra, wywalić tego asasyna, później do tego wrócę. W tym momencie zobaczmy, ile zostało tego renderingu, jak się tutaj czas zmienił. Okej, procek, no cały czas sobie ładnie lata, prawie na 100%, także czekam teraz, aż materiał się wyrenderuje i wrócę do Was z motywem podbijania tego to wyniku. Co zrobię? Prosta sprawa. Skoro tutaj na 8 rdzeniach były takie motywy, że udało mi się osiągnąć ten wynik, to wybiorę rdzeń, który najlepiej się zachowywał, że tak to określę, i też mu dam 5 GHz. I wtedy te 100 MHz powinno mi pozwolić wskoczyć na drugą pozycję. Zobaczmy, jak tam leci temat renderingu jeszcze, 21 minut, temperatury procka. No, cały czas elegancko. Dobra, to tak, to widzimy się po tym, jak się ten materiał wypluje. No i zobaczymy, czy uda mi się przeskoczyć ten, który to był wynik. Nie ten, to jest mój wynik. Tak, czy uda mi się przeskoczyć ten wynik? Będę kombinować na żywca. Do zobaczenia zaraz. U mnie troszkę więcej to czasu się zejdzie, te 20 parę minut, a zaraz przestawimy teraz na sprzętówkę. Wyłączymy. Tak, dobra, Alt F4. Wyłączamy asasyna, czy coś. No tak, troszkę przyspiesza, bo procek się odciążył. Jak dobrze widać. Także tak. Ok, niebawem wracam i lecimy dalej z tematem. No dobra, jestem z powrotem. Jak widać, po parunastu godzinach, na szczęście, aż tyle czasu nie wymagało wbijanie wyniku. Finalnie udało mi się wyniki przebić. Natomiast dlaczego akurat wrzucam materiał, który nagrywam paręnaście godzin później? Z prostej przyczyny. Około drugiej w nocy finalnie udało mi się przeskoczyć z piątego miejsca na drugie.
Natomiast rano okazało się, że jakiś skurczybyk wjechał w temat z Ryzenem. Tutaj mamy Ryzena 3900X. Zwiększmy sobie, żeby zobaczyć co i jak. 7697 punktów. Moment, muzy zmienię. Tam mnie zaczyna jakoś wkurzać. A weźmiemy Fortuna. Niech leci. Dobra, wracamy do tematu. Tak, 7697 punktów. Ryzen 3900X, Aorus Master, X570. Szczerze powiem, że za bardzo nie przepadam za płytami Gigabyte'a. Można powiedzieć, ich nawet nie lubię. Mam złe doświadczenia, tym bardziej, że Gigabyte... Znaczy, to są ok płyty, natomiast jeżeli chodzi o zaawansowane OC, konkretne OC, no to niestety Gigabyte obecnie nawet zrezygnował ze swojego, można powiedzieć, profesjonalnego działu OC, czyli nie współpracują z żadnymi wymiataczami, overclockerami, którzy bardzo często pomagają swoimi radami przy projektowaniu nowych płyt głównych. Także no dla mnie generalnie Gigabyte odpada, jeżeli chodzi o komponenty związane z OC. No i tyle. Ja kręcę głównie na Asusach. Raz, że najbardziej te płyty lubię, nigdy mnie nie zawodzą. No jestem przyzwyczajony do UEFI, brandu marki ROG, także jest to dla mnie o tyle wygodne. No a tak jak mówię, Asusy najlepiej kręcą procki, pamięci, podsystem, mają najstabilniejsze napięcia. Mówimy tutaj oczywiście o topowych Asusach, tak? Generalnie polecam trzy firmy, jak już przy tym jestem: Asus, EVGA i ASRock. Z tym, że z ASRockiem często, często trzeba się pobawić, tak? Z różnymi jego bolączkami. Moment, przyciszę troszkę muzę. Dobra, wracając do Ryzena. Wszystko wskazuje na to, że procek w ogóle leciał na dev, także boostował wysoko, 4350 MHz, podejrzewam, na wszystkich rdzeniach, patrząc na wynik, no jest naprawdę ładnie. Dobra, jaki mi się udało wynik finalnie wbić? Drugie miejsce, 7789 punktów, a ten Ryzen 7697 punktów. Gdzie na pierwszym miejscu jest gość mający 8189 punktów? I co on tutaj dokładnie ma na tym 7920X? 1,3 napięcie. Nie ma informacji o chłodzeniu, ale 5200, no to albo złota sztuka, no, albo lód jakiś musiał iść tutaj. Water chiller przynajmniej. Chyba że złota sztuka, co jest możliwe, oczywiście. Bardzo wysokie OC przy naprawdę niskim napięciu. 5200, no jestem pod wrażeniem. No dobra, ale jak skończymy projekt Mothership, o którym mówiłem, zaatakuję ten wynik. Na tym 7920X, którego obecnie testuję. Jest to do zrobienia jak najbardziej. Dobra. No i teraz tak. A, tutaj w ogóle Geekbench'a poprawiłem jeszcze wynik. Z ciekawości wam pokażę. Kurczę, nie to. 54073 punkty w multi-core, w single-core 6286. Bardzo wysokie napięcia. Akurat to jest znowu efekt uboczny tego, że pobijałem tutaj wynik w Zenbenchu R20. No ale akurat pierwsze miejsce globalnie udało się wbić. Światowo 34 miejsce. Tragedii nie ma. Będę kombinował już na Ryzenie 3900X, żeby ten wynik przeskoczyć. Także zobaczymy, jak to się uda. No i teraz tak. Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o tutaj, a nie, drugie miejsce, jeśli chodzi o tego Zenbencha. Jak to wygląda zegarowo? Zegarowo, temperaturowo i punktowo. Zacznijmy od punktów. 7789 punktów. Multi. Single 501. Teraz tak, na 10 rdzeniach ustawiłem wartość 5 GHz, dowaliłem wysokie napięcie, zrównałem te wszystkie napięcia, bo wcześniej, tak jak wam zaraz pokażę, troszkę z napięciami się bawiłem, przydzielałem na przykład zakres 1,47,1 dla tego rdzenia, tu na przykład 1,47,2 i tak dalej, ale w końcu to wszystko, że tak powiem, zrównolegliłem, żeby po prostu dowalić wyższy wynik. I to jest
To, co teraz Wam pokażę, jest bardzo ciekawe. No, w ogóle zobaczcie na temperatury. Osiągnąłem całkowicie limit tego chłodzenia na benchtable'u, jeżeli chodzi o możliwość odprowadzenia ciepła z tej sztuki 7920X, delidowanej, przypominam, ale przy ogromnym napięciu. To już jest absolutny limit, na który mogę sobie pozwolić w krótkotrwałych, że tak powiem, benchach, w krótkotrwałym biciu wyników, pobijaniu jakichś tam wyników, biciu rekordów na tym procesorze, ponieważ mógłby ulec uszkodzeniu przy nieco wyższym napięciu. Natomiast wszystko jest ok, nic się tutaj nie stało i trzymałem się zasad bezpieczeństwa. Na pewno nie mógł już bym dobić do 1,5 V, tym bardziej, że miałbym już temperatury po 110 stopni, wtedy następowałby throttling samego procesora. Jest to ustawione w taki sposób, żeby procek nie przekraczał 110 stopni, natomiast to, co jest ważne też, to to, że płyty główne mają dość dobre mechanizmy samozachowawcze, że tak powiem, jeżeli chodzi o procki, bo te chipy generalnie dopiero od około 125 stopni w górę tak naprawdę ulegałyby uszkodzeniu. Także mamy tutaj jeszcze zapas, no ale wiadomo, im mniejsze mamy temperatury, tym bardziej zwiększa się stabilność OC, często to nawet 2-3 stopnie mówią o tym, czy dane OC jest stabilne, czy nie. Także każde temperatury mają tutaj olbrzymie znaczenie. No i jak widać, niektóre rdzenie naprawdę się gotowały. Te, które były wykręcone na 5 GHz, każdy osiągał bardzo wysokie temperatury. Ok, 7594 punkty, obkupione ogromnymi też temperaturami, wysokie napięcia, 1455 generalnie najwyżej. No i tak, na 10 rdzeniach 5 GHz, na 2 rdzeniach 4,9 GHz. Wynik 7594, nadal za mało. 7584 przy dorzuceniu kolejnego rdzenia na 5 GHz, czyli 11 rdzeni na 5 GHz, 1 rdzeń na 4,9 i mamy mniej punktów. Zaraz wytłumaczę, dlaczego to zjawisko miało miejsce. Kolejny wynik 7577 punktów, czyli znowu lecimy w dół. Moment, wyłączymy muzę, bo może przeszkadzać. Także olejmy temat. Dobra, 7584, 7577. 7610. No i okej. Mamy tutaj teraz 7610 punktów, czyli udało się finalnie przebić, a tu wszystkie rdzenie już na 5 GHz przy ogromnych temperaturach. Także też widać minimalne wręcz skalowanie z wynikiem. No i o co chodzi? Niby na logikę wynik powinien być większy, ale teraz tak. Co trzeba było zrobić, żeby pozwolić sobie na takie wyniki? Zaraz, bo tutaj nie wiem, czy dojdę do odpowiedniej zakładki. Zaraz wytłumaczę, tutaj będę musiał wrócić. Wytłumaczę, co ja pokazuję w tym momencie, ale pokażę Wam kluczową sytuację. Mamy tak, napięcie 1,47 dla wszystkich rdzeni na 5 GHz. Tak sobie tutaj ustawiałem. Musiałem zwiększać input voltage z 2 V na 2,40. Bawiłem się dodatkowo timingami pamięci, tak żeby je troszkę poluzować. Zresztą zaraz tutaj, nie, gdzie indziej tu mam. Musiałem poluzować trochę timingi pamięci, żeby odciążyć kontroler pamięci, czyli IMC w procesorze. Do CineBench'a nie jest on, traktowania pamięci nie są jakoś mega potrzebne, także trzeba było pozwolić w kurek, że tak powiem, władować inne zasoby. No i tak, load lane calibration musiałem zmienić na 8. Oczywiście do całego procesu OC cały czas używałem 8. Current capability na 240%, wszelkiego rodzaju rzeczy związane z fazami zasilania na Xtreme, tak żeby płyta też cały czas ładowała pełnego powera w proca. Dlaczego jest to tak istotne? Razem z oczywiście podniesionymi na maksa limitami TDP. Sytuacja jest niesamowicie prosta. Otóż, tak jak dobrze widać, miałem tutaj te spadki wydajności z racji tego, że procesor po prostu, mimo tego, iż miał zdefiniowane, ustawione należyte napięcia, brakowało mu mimo wszystko powera. Dochodził do i tak limitu, więc musiałem jakby swojego limitu, gdzie nie był w stanie już skalować się z wyższymi zegarami,
Moment, ktoś do mnie dzwoni. Nie dzwonić do mnie w tym momencie. Wyciszam telefon. No i tak jak mówię, tutaj procesor niestety już dochodził do swoich limitów, więc musiałem zwiększyć dodatkowo napięcie input. Zwiększałem jeszcze napięcia właśnie na procku z tych 1,47 na 1,473. A nie mam tego screena? Cholera, rozjechało mi się coś tu. Zaraz zobaczymy, czy mam tego screena, czy nie. No nie, na screenie tego nie mam, a tutaj w ogóle widać, jak wcześniej ustawiałem, bawiłem się różnego rodzaju napięciami, jak widać dla każdego rdzenia nieco inne napięcie. No było tutaj troszkę zabawy, no ale finalnie musiałem te napięcia wbijać znacznie większe, żeby być w stanie przeskoczyć dany wynik. Tak jak tutaj będzie zaraz widać, już przy 7653, tutaj też było 1,47, no ale to był wynik, którym chyba już zająłem to drugie miejsce, czy tak, to tym wynikiem, z tego co pamiętam, zająłem to drugie miejsce. No i niestety nieszczęsny Ryzen mnie przeskoczył, więc dzisiaj pobawiłem się, zwiększyłem input chyba nawet do 2,05, napięcie 1,473 na 10 rdzeniach, 1,36 na 2, te z wyższym napięciem na 5 GHz, te z 4, na 4,9 na 1,36, tak? Troszkę luzowałem timingi pamięci, tak, aha, tutaj zamiast mainboard memory mam, no nieważne. W każdym razie finalnie udało mi się zdobyć to drugie miejsce w Zenbench R20 dla procków 12-rdzeniowych i przy okazji sprawdziłem od razu, jaką wydajność na tych taktowaniach oferuje 7920X przy wydajności pojedynczego rdzenia. 5 GHz na 10 rdzeniach, 4,9 na 2. Procek doprowadzony do granic możliwości, jeżeli chodzi o to chłodzenie. Jak widać po temperaturach, temperatury ogromne, także dobiłem do granicy. Na szczęście udało się osiągnąć zamierzony cel. Natomiast to, co jest bardzo istotne, tak podsumowując materiał, zobaczcie, jakie zabiegi musiałem tutaj dokonać, jakich zabiegów musiałem się podjąć, żeby przeskoczyć Ryzena 3900X, który sobie po prostu, jak mniemam, od czapy walnął bardzo wysoki wynik. Także no to mówi o tym, jak te procki są udane i naprawdę wiem, że w tym momencie się powtarzam, ale dobre sprzęty trzeba chwalić. Nieraz nam zarzucano na kanale, że głównie zajmujemy się Intelem i Nvidią. Prosta sprawa. Xtreme Hardware nazwa zobowiązuje. Głównie zajmujemy się, wiadomo, topowym sprzętem, najwydajniejszym sprzętem. Do tej pory, przykładowo, jeżeli chodzi o karty graficzne AMD, nadal nie ma nic do zaoferowania. Czemu chcemy poświęcać czas? Nazywajmy rzeczy po imieniu. No, nie chcemy zajmować się testami mid-endu. Po prostu nie mamy na to czasu i jakby odchodzimy w ogóle od tego, nie jest to dla nas zajawka, chcemy wam pokazywać rzeczy ekstremalne, rzeczy z najwyższej półki. Testy mid-endów robią inni youtuberzy, jak chociażby Black, Lipton, robią te testy bardzo dobrze, także polecam obydwu panów. Możecie mieć pewność, że nie zawiedziecie się tym, co wam po prostu pokażą i wiedza też jest u nich na należytym poziomie, także wszystko tam jest ok. Chociaż Liptonie, pozdrawiając cię, pamiętaj o 7900X i 1,3V. Słuchaj się tam. Zawsze da się wszystko ulepszyć. No okej. Dobra, wracając do tematu Ryzeny 3900X i nadchodzące 3950X, to po prostu wymiatacze. Ja jedynie żałuję, że tych procków już nie można kręcić za bardzo, bo miałbym mega dużo zajawki i po prostu bym się cieszył, żeby wyciskać z nich jeszcze więcej. Także no zobaczymy, co pokażą kolejne generacje. Na ten moment jest naprawdę bardzo dobrze. Czekajcie na materiały, na testy. Zaraz przekładam Omegę, wsadzam ją do pudła, wsadzam na benchtable'a mojego jednego z ulubionych Rampage'y, mianowicie X99 Rampage Edition 10. Będę go testował z 6900K, bo chcę zobaczyć, jak sobie 6900K radzi obecnie versus 9900K i nowsze procki. Piesek do mnie przyszedł, pewnie słychać jak Wilhelmiku, chodź, słychać pewnie jak łapki mu człapią. Chcę wyjść na dwór, także wyjdę z nim na spacer na chwilę. Kończę ten materiał, wrócę i zabieram się za montaż, także dziś jest 11, 12, czyli jutro,
wrzucą ten materiał, wy akurat go zobaczycie już po prostu jutro, tak. Dla mnie jutro, dla was dziś. Także tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć. I don't know. There's a fire in the turbine hall. The turbine hall. The control system tank, hydrogen. You and Tuckton off, you morons blew the tank. No, that's not... This is an emergency, everyone stay calm. Our first priority is... It exploded! We know, Akimov, are we cooling the reactor core? We shut it down, but the control rods are still like... They're not all the way in, I disengaged right. The clutch. Can't disconnect the servos from the standby console. You two, get the backup pumps running, we need water moving through the core, that is all that matters. There is no core. It exploded, the core exploded. Not great, not terrible.